Brzeskich. No i tutaj jest takie wrażenie, że komuniści starali się. Trzeba było znaleźć jedną osobę, którą można oskarżać. Tak, no to propaganda działa upraszczająco. Ale właśnie to jest dość ciekawy kazus. Przez tego Kostkę Biernackiego widać, jak trudno jest dzisiaj tak naprawdę starać się obiektywnie ważyć te racje w ocenianiu Berezy Kartuskiej. No bo z jednej strony nie można powiedzieć, że to było nic, prawda? No jednak to był obóz dla więźniów politycznych, gdzie trafiali ludzie decyzji administracyjnej, tego nie można zapominać. Natomiast te kilkadziesiąt lat propagandy, prawda, powoduje, że trudno jest, aż niechętnie się, prawda, mówi jakby słowa, które wpisują się trochę w tą propagandę, ale oczywiście trzeba ją z tego nalotu nieprawdy, tego lukru propagandowego, czy błota raczej, zedrzeć. I ciężko jest oceniać Berezę Kartuską, żeby właśnie nie popaść w jedną albo w drugą skrajność. Mam nadzieję, że nam się udało nie popaść w jedną albo w drugą skrajność. Mam taką nadzieję. Musimy powoli kończyć. Ja jeszcze tylko dodam, że nie tylko dostało się Kostkowi za Berezę, ale również jego rodzinie, jego żonie, która została właściwie skazana, prawda, na ubóstwo. I te dramatyczne momenty, kiedy ona odzyskuje męża, prawda? Ale już jest w takim stanie, że kilkanaście miesięcy później po prostu umiera. Tutaj musimy, panie doktorze, postawić kropkę. Bardzo państwu dziękuję. Ja się nazywam Tadeusz Kurzański. Moim gościem był dr Patryk Pleskot z Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Gospodarka dla każdego. Przed mikrofonem Justyna Golonko i nasz gość, pan Michał Krajkowski, główny analityk Notus, doradcy finansowy. Dzień dobry. Dzień dobry. W Polsce pracuje już ponad milion Ukraińców i wielu z nich, jak się okazuje, coraz chętniej kupuje nieruchomości. Rzeczywiście liczba osób chętnych, osób zainteresowanych zakupem nieruchomości, obcokrajowców, głównie Ukraińców, systematycznie w kolejnych latach ta liczba tych zainteresowanych rośnie. I to są zakupy albo za gotówkę, bo duża część osób finansuje te zakupy za gotówkę, ale jednak tutaj te osoby w dużym stopniu też wspierają się kredytami. Te osoby też mają zawsze wkład własny jakiś, no bo ten wkład własny oczywiście jest też wymagany dzisiaj. Natomiast tutaj to rozkłada się w miarę, można powiedzieć, porówno, jeśli chodzi o liczbę zakupów gotówkowych, zakupów kredytowych, ale na pewno możemy powiedzieć i potwierdzić to, że zainteresowanie zakupem nieruchomości przez naszych wschodnich sąsiadów rośnie. Znaczy, może z tego wynikać to, że te osoby po prostu chcą w Polsce mieszkać. To już nie jest tylko emigracja taka za pracą, żeby pomieszkać kilka miesięcy, kilka lat i wrócić do siebie. Tutaj jednak te osoby wiążą swoją przyszłość z Polską, stąd te decyzje o zakupie nieruchomości. Jakie nieruchomości najchętniej kupują Ukraińcy? No to są jednak mieszkania. To są zdecydowanie, to w ogóle polski rynek nieruchomości, to są głównie mieszkania. Te transakcje związane z domami, z działkami, ich jest mniej zdecydowanie niż mieszkań. Więc tutaj Ukraińcy też kupują głównie mieszkania i to są mieszkania głównie w dużych miastach, w dużych miejscowościach. Ten rynek jest zdominowany tutaj. To są te właśnie kierunki. To powiedzmy o tym, jakie formalności trzeba spełnić, żeby kupić mieszkanie w Polsce, jeśli się jest właśnie obywatelem Ukrainy. W przypadku zakupu nieruchomości przez obcokrajowca w pewnych sytuacjach wymagana, i może powiedzmy tak, że w większości sytuacji wymagana jest zgoda MSWiA na zakup nieruchomości przez obcokrajowca. Natomiast jest kilka wyjątków i tutaj wiele osób z tych wyjątków korzysta. Taka zgoda nie będzie wymagana w przypadku zakupu mieszkania, więc jeżeli kupujemy mieszkanie, Ukrainiec kupuje mieszkanie, to taka zgoda nie będzie wymagana. Natomiast w przypadku domów, działek budowlanych, taka zgoda nie będzie wymagana, jeżeli ten nabywca, obcokrajowiec ma kartę stałego pobytu od minimum 5 lat lub jeżeli ma tę kartę stałego pobytu od 2 lat, a jego żona lub mąż są obywatelami polskimi. Natomiast te wyłączenia właśnie dotyczące właśnie mieszkań, czy w przypadku domów te wyłączenia związane z kartą stałego pobytu, one nie dotyczą, nie obowiązują w rejonach nadgranicznych. A więc jeżeli taka osoba chciałaby kupić mieszkanie właśnie blisko granicy, no to tutaj musi ubiegać się o zgodę ministra spraw wewnętrznych i administracji. No to jest procedura dosyć długotrwała, no kilka miesięcy minimum tutaj to z reguły zajmuje, więc tutaj musimy, planując zakup nieruchomości, no musimy tutaj uwzględnić to, że taka zgoda będzie wymagana. Ale zakup mieszkania to jednak spory wydatek i bardzo często wiąże się on z zaciągnięciem kredytu. To powiedzmy o tym, jakie wymogi formalne musi spełnić Ukrainiec, aby zaciągnąć kredyt u nas w polskim banku.
te wymogi w wielu miejscach są zbieżne, są takie same, wręcz identyczne, jak w przypadku obywateli polskich, czyli no, te osoby muszą przede wszystkim pracować, mieć stały, zaakceptowany przez bank dochód, więc musi to być niekoniecznie umowa o pracę, może to być również działalność gospodarcza, czy umowy zlecenia, umowy o dzieło. I tutaj te kryteria są takie same, jak dla obywateli polskich. Natomiast no, warunek w większości banków jest taki, że ten obcokrajowiec, Ukrainiec powinien mieć jednak kartę stałego pobytu. Karty czasowe, karty terminowe, one są bardzo rzadko akceptowane. Natomiast taką no, też zasadą, jaką możemy uogólnić, możemy powiedzieć, że jest to, że ten Ukraińc no, musi być z Polską w jakiś sposób związany. To nie może być zakup na przykład tylko inwestycyjny, że w sytuacji, kiedy ta osoba pracuje za granicą, pracuje na Ukrainie, ale chce kupić mieszkanie w Polsce, no to tutaj bank tego nie skredytuje. Jeżeli to jest praca w Polsce i ta osoba jest związana z Polską, jeżeli jego rodzina mieszka w Polsce, to taki kredyt jest zdecydowanie łatwiej uzyskać. W większości banków nie ma dodatkowych wymogów, ponadstandardowych wymogów związanych na przykład z wkładem własnym. Tutaj z reguły te 10-20%, albo to 10% na wykład własny to tylko w sytuacji, kiedy ubezpieczymy, ale to są takie same warunki jak dla Polaków, dla Anglików, dla obywateli krajów Unii Europejskiej. Tutaj żadnych dodatkowych wymogów nie ma. Podstawowy ten warunek to właśnie posiadanie karty stałego pobytu, no bo w sytuacji, kiedy Ukrainiec ma już obywatelstwo polskie, no to jest już traktowany tak samo jak obywatel polski, no bo jest już obywatelem polskim i te reguły są takie same. To przypomnijmy, że w Polsce od 1 stycznia tego roku ten wkład własny wynosi 20% wartości mieszkania. Tak, kwota udzielona, precyzyjnie mówiąc, kwota udzielonego kredytu nie może być wyższa niż 80% wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem tego kredytu. No w praktyce rzeczywiście to jest 20% wkładu własnego, chociaż rekomendacja nadzoru dopuszcza możliwość udzielenia kredytu z 10% wkładem własnym pod warunkiem ubezpieczenia tej części brakującego wkładu własnego i w praktyce większość banków, niemal wszystkie, w tym przede wszystkim te największe, te decydujące o rynku, mające duży udział w rynku hipotecznym, te banki udzielają kredytów z 10% wkładem własnym wraz z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, z tym ubezpieczeniem, które no, od kilku lat jest już na rynku znane i klienci wiedzą, że to ubezpieczenie funkcjonuje, ale 10% wkładu własnego to jest bezwzględnie, taką kwotę musimy posiadać, część możemy ubezpieczyć, ale 10% musi być. To wracamy do tego kredytu zaciągniętego przez obywatela Ukrainy właśnie na zakup nieruchomości. Czy Pana zdaniem te kryteria, o których mówiliśmy, o których Pan wspomniał, czy one są trudne do spełnienia? Czy Ukraińcy mają trudno kredyt mieszkaniowy w Polsce? Czy tutaj jest uzyskanie kredytu przez te osoby, jeżeli spełniają te kryteria, które banki stawiają, czyli no, oczywiście odpowiedni dochód, brak zobowiązań bądź niewielkie zobowiązania, czyli mówiąc ogólnie posiadanie zdolności kredytowej i jeżeli posiadają kartę stałego pobytu, to są, może nie każdy bank chętnie kredytuje takie osoby, bo są banki, które mają politykę kredytową tak ustawioną, że nie chcą takich osób kredytować, w ogóle nie chcą obcokrajowców kredytować. Natomiast jeżeli te kryteria są spełnione, to bez problemu jednak udaje się znaleźć banki, które skredytują taki zakup nieruchomości przez obywatela Ukrainy i to tutaj jakiejś dyskryminacji, nawet niezamierzonej dyskryminacji, tutaj ja nie dostrzegam. Jeżeli te kryteria są spełnione, to takie kredyty są do uzyskania. A które banki są bardziej chętne do udzielania tych kredytów? Nie chodzi mi teraz o nazwy banków, tylko czy to są te większe banki, liderzy w Polsce, czy też może mniejsze banki? To jednak są te większe banki. Te większe banki, no z racji tego, że te portfele swoje kredytowe mają większe, więc nawet jeżeli ryzyko takie kredytowania takiej osoby jest nieco większe, nieco wyższe, no to tutaj w tej dużej liczbie wniosków ten jeden wniosek kredytowy, jedna umowa kredytowa nieco bardziej nawet ryzykowna, chociaż to oczywiście banki też sobie kalkulują to ryzyko odpowiednio, również w cenie kredytu, no to ryzyko gdzieś tam jest zminimalizowane, ograniczone, więc tutaj jednak te większe banki, te duże banki mające duży udział, to ryzyko są skłonne bardziej podjąć, chociaż to ryzyko oczywiście też jest minimalizowane, bo te osoby to nie są osoby, które przyjeżdżają i nagle po miesiącu czy po dwóch miesiącach mieszkania w Polsce, pracy w Polsce starają się już o kredyt tutaj. To najczęściej są osoby, które od kilku lat w Polsce mieszkają, bardzo dobrze znają język polski, są z tym krajem, z naszym krajem, są już związane, więc tutaj to ryzyko dla banków też jest zminimalizowane, bo te osoby to też są osoby, które wiążą swoją przyszłość z Polską i przede wszystkim z punktu widzenia banku, to co jest najważniejsze, no i to jest wymóg, który musi być, nieruchomość, która jest zabezpieczeniem i celem kredytu jest w Polsce. Więc tutaj w przypadku, oczywiście to scenariusz bardzo pesymistyczny, gdyby doszło do jakiejkolwiek windykacji, problemów z egzekucją, problemów ze spłatą, no to zabezpieczenie tego kredytu jest w Polsce, więc to dla banków to też nie jest aż tak bardzo duże ryzyko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Krajkowski, główny analityk Notus, doradcy finansowi. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia, Justyna Golonko. Powtórka programu. Świat w powiększeniu.
Dzięki. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa, pan dr Marek Szopski, amerykanista z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie doktorze, dwa wydarzenia z ostatnich dni, które wprowadzą nas w temat, o którym zamierzam pana pytać i rozmawiać z panem, czyli w politykę zagraniczną prezydenta Donalda Trumpa. W piątek Donald Trump poinformował o unieważnieniu z efektem natychmiastowym większości pojednawczych inicjatyw podjętych za rządów jego poprzednika, czyli Baracka Obamy, wobec komunistycznego reżimu na Kubie i powiedział, że dla komunistycznych prześladowań żadnej tolerancji nie będzie. Dziś zestrzelono na terytorium Syrii syryjski bombowiec. No i to spowodowało dość ostrą reakcję resortu obrony Rosji, która zawiesiła porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania incydentów w przestrzeni powietrznej Syrii. I co więcej, każdy obcy obiekt latający, czytaj amerykański samolot, nad obszarami w Syrii, gdzie operują się, będzie traktowany jako potencjalny cel. W co gra Donald Trump? Możemy już teraz tak powiedzieć, po tych kilku miesiącach jego rządów na arenie międzynarodowej, chce być twardym amerykańskim prezydentem? No, zapewne coś takiego mu się marzy. Ja sądzę, że w ogóle, ponieważ zderzył się z twardą rzeczywistością, która zupełnie nie jest tym czymś, do czego on do tej pory był przyzwyczajony i nie jest ona, nie ma ona tych właściwości, co prywatne przedsiębiorstwo, w którym no, decyzja jest decyzją, konsekwencje są konsekwencjami, ale to jest wszystko. A odmowa wykonania jest dość prosta. I to łatwo się pozbyć tych, którzy się nie zgadzają. Natomiast, i to jeszcze mówimy o przedsiębiorstwie rodzinnym, czy takim właściwie, w którym jest się samemu decydującym o zdarzeniach, a nie na przykład już typowej korporacji, gdzie to wcale nie jest takie proste. Są rady nadzorcze, wszystko jest bardzo skomplikowany system, który wymaga znowu pewnej polityki. A polityka polega na tworzeniu konsensusu, prawda, no, tworzenia jakiejś współpracy, tak, no, rezygnacji, kompromisu, wszelkich form działania, które są typowe dla polityki. Czyli Donald Trump nie jest człowiekiem kompromisu, jest zdecydowany. Donald Trump jest zdecydowany w tym, że w danym momencie wydaje mu się, że o to mu chodzi, prawda? Równie też jest typowym przykładem człowieka, który wobec tego w każdej chwili może zmienić zdanie, ponieważ jego nic nie wiąże. No ale to spróbujmy uporządkować. Z jednej strony mamy szereg decyzji, które jakby odkręcają to, czego dokonał jego poprzednik Barack Obama. O Kubie wspomniałem, Obamacare, słynne ubezpieczenia zdrowotne też. No, jest więcej takich obszarów. Znaczy, można by wręcz powiedzieć, nasunęło mi się to, kiedy zastanawiałem się właśnie nad, nazwijmy to, strategią polityczną Donalda Trumpa, że ona polega na bardzo prostej zasadzie. Odkręcić to wszystko, co zrobił poprzednik. Niezależnie od tego, czy to ma sens, czy nie. Bo na przykład z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych wycofanie się z... Ja już nie mówię o porozumieniu ekologicznym, bo to trochę wygląda na w ogóle z tak zwanym porozumieniu paryskim, prawda? Ale z TTIP, to znaczy z tego porozumienia Pacyfiku, które było w gruncie rzeczy wymierzone przeciwko Chinom. I gdyby poważnie traktować retorykę Trumpa przed objęciem urzędu, kiedy on uważał, że z Chinami praktycznie rzecz biorąc rozpocznie wojnę handlową albo nie wiadomo w jaki sposób będzie karał Chiny za to, że one mają niewłaściwy kurs juana i tak dalej, i tak dalej. To wszystko okazało się oczywiście zupełnie no, jakąś bańką mydlaną w świetle takiej decyzji, w której nagle ci wszyscy azjatyccy uczestnicy tego porozumienia dochodzą do wniosku, że oni muszą znaleźć jakiś modus vivendi właśnie z Chinami. Dla krajów takich jak Wietnam, które podpisywały Filipiny i tak dalej. To jest poważny problem. To było bardzo ciekawe, bo Donald Trump stanowczo reagował na samym początku prezydentury na to, co robi Korea Północna. Wysyłał tam i flotylę bojową i drony przerzucił i mówił flotylla zdecydowanie... Flotylla to płynęła akurat do Australii. Ale potem bliżej Korei. No, ale potem to jakby tak wyciszyło się. No, powtarzam, gdyby oceniać ludzi na podstawie tego, co oni nam komunikują,
W gruncie rzeczy to nie jest taki zły mechanizm. To znaczy, na podstawie rozmowy albo na podstawie tweetów, no to można dojść do wniosku, że mamy do czynienia z osobą, która ma gonitwę myśli i zmienia zdanie zależnie od tego, jaki bodziec otrzyma. A ponieważ taka sytuacja wymagałaby zastanowienia, a zastanowienie wymaga zebrania większej ilości informacji, przetworzenia i tak dalej, no to oczywiste jest... A Donald Trump działa bardzo szybko. A Donald Trump reaguje właściwie na każdy bodziec, który do niego dotrze i który, no wydaje się, że jakby uderza w tę strunę jego poczucia. Być może jest to w istocie coś, co jest taką potrzebą bycia pewną manią wielkości, która może u podstaw ma znacznie poważniejszy jakiś feller psychologiczny, ale nie będziemy to wnikać. Panie doktorze, ale to może to nie jest manią, jest w końcu prezydentem wielkiego mocarstwa i ja się tak zastanawiam, bo mówimy o tym, co robi z tymi dokonaniami, różnie je można oceniać, poprzednika Baracka Obamy, tak? No dobrze, ale jednocześnie pokazuje, że Ameryka jest zdecydowana. Wspomniałem o tym zestrzeleniu myśliwca w Syrii, syryjskiego bombowca. Znaczy ja nie, to był jakiś suchoj, także okay, tam to ale, właśnie jakiś, ale być może jednocześnie tak, jakiś myśliwiec Mattis, bo to nie bombowiec, znaczy w no tak. No ale zostawmy technikę. Z kolei James Mattis mówi, że owszem, przegrywamy w Afganistanie, ale zmienimy to i w połowie lipca już będzie nowa doktryna. W Syrii mamy do czynienia z zadrażnieniem z Rosją nie po raz pierwszy, bo przecież był ten słynny atak tomahawkami po ataku reżimu przy użyciu gazów bojowych. No, w związku z tym on jakby pokazuje światu, że są takie linie, których się nie da przekroczyć. My sobie nie możemy pozwolić na porażki, my Amerykanie. America first. No tak, tylko że znowu, wracając by chociażby nawet do tego hasła, musimy pamiętać o tym, że projekt amerykański jest projektem wyjątkowym, to znaczy projektem, którym Stany Zjednoczone stanowią zupełnie nową jakość w stosunku do jakichkolwiek rozwiązań polityczno-kulturowych, społecznych w historii. I to, jak czy Manifest Destiny, czy wszystkie inne, czy ten cały amerykański exceptionalizm, jak to się tam nie znaczy, czyli ta wyjątkowość Ameryki, jest jednocześnie pewnym zasadniczym rysem myślenia o tym projekcie. I on może, to hasło America First wcale nie oznacza America Iber Alles w takim rozumieniu, że to Ameryka będzie rządzić znanym w Europie, tylko oznacza, że jakiekolwiek rozumowanie na temat jakichkolwiek zdarzeń, szczególnie międzynarodowych, musi brać przede wszystkim pod uwagę interes narodu amerykańskiego zamkniętego w określonych terytorialnych granicach. W związku z tym to powoduje, że America Firster, jak to się często nazywa, w gruncie rzeczy jest postawą defensywną, a czasami izolacjonistyczną. Czyli powrót do takiego, no bo w sumie ta tradycja zaangażowania amerykańskiego na świecie nie jest długa wcale, prawda? To nie, jest okres ona jest wręcz, można powiedzieć, reakcją na to, co się działo na świecie, ale to jest reakcja obronna, a nie reakcja jak oceany gdyby ekspansywna. Oceany przestały chronić. Tak, i w jakimś sensie, ponieważ dotychczasowe działania, możemy powiedzieć przedamerykańskie, miały na celu rozszerzanie swoich zakresów wpływów również w kategoriach terytorialnych i kontroli nad obszarami, czyli tworzenia imperiów. Tego akurat był ten krótki okres imperialny pod koniec XIX wieku, ale generalnie Stany Zjednoczone takiej postawy nie przyjmowały ani nie akceptowały, bo taka postawa oznacza w istocie rzeczy cały czas rozszerzanie obszaru, który wchodzi w zakres decyzyjny. I na przykład opór wobec nafty jest w gruncie rzeczy czymś takim. To znaczy projekt NAFTA, czyli ten porozumienie północnoamerykańskie, czyli włączone jest to Kanada i Meksyk, ale to jest handlowe porozumienie. Ale ten projekt nie może osiągnąć poziomu na przykład chociażby takiego jak Unia Europejska z tego względu, żeby to oznaczało, że to, co konstytucja
Stanów Zjednoczonych gwarantuje obywatelowi amerykańskiemu, musiałoby w jakimś sensie być rozszerzone na te pozostałe kraje, co jest w ogóle z punktu widzenia projektu właściwie nie do pomyślenia dzisiaj. Panie profesorze, no to spróbujmy to podsumować, bo ja rozumiem, że to jest trudna materia. Donald Trump jest trudnym, no nieładnie to ujmę, obiektem badawczym, ale wdzięcznym z drugiej strony, bo naukowcy ciekawych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych z całą pewnością szukają. Czy to może być, pana zdaniem, zważywszy na to, co już wiemy, co robił Donald Trump, czy to może być w jakimś stopniu ważna, przełomowa i no... mocna prezydentura, skuteczna? Nie wydaje mi się, ja bym powiedział raczej inaczej, że jedną z cech amerykańskiego projektu jest to, że to jest projekt, w którym to społeczeństwo się ciągle uczy, co może zrobić na bazie tego, na jakiej ono powstało, czyli w ramach konstytucji, w ramach rozwiązań ustrojowych, kulturowych i prawnych, które istnieją. I jeżeli prześledzimy w gruncie rzeczy długą historię tego kraju, wiele krajów mogłoby pozazdrościć ciągłości tej historii od już co najmniej ponad 200 lat, jeżeli chodzi o sam projekt Stanów Zjednoczonych, nie mówię o kolonialnej Ameryce, to efekt jest taki, że wydaje się, że zostaną podjęte jakieś działania, które będą próbowały zapobiec tego rodzaju zdarzeniu, jakie miało miejsce, bo z punktu widzenia amerykańskich politologów wiedzą, że to jest to, co się nazywa zdarzyło. Trudno, ale w jaki sposób zapobiec czemuś, co jest zdarzeniem niekorzystnym z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, Amerykanie zdają sobie z tego sprawę. To, ale myśli pan, że prezydentura Trumpa jest rzeczywiście zjawiskiem niekorzystnym, no jednak Amerykanie go wybrali. No dobrze, ale niekoniecznie wszystkie działania podejmowane przez społeczeństwa są działaniami, które posuwają rzeczy naprzód. No i powiemy, że Brexit jest osiągnięciem z punktu widzenia Wielkiej Brytanii jako sytuacja tego kraju. To jest wydarzeniem kryzysowym. To no, panie doktorze, no to w takim razie, bo teraz rozumiem, ustaliliśmy, że pan uważa, że to nie będzie skuteczna, mocna prezydentura, no to trzymam pana za słowo i spotkamy się za jakiś czas i będziemy pewnie mieli szereg nowych faktów do skomentowania. Tak, jeżeli mogę tylko jedno słowo. Pamiętajmy o tym, że w ostateczne słowo w przypadku Stanów Zjednoczonych należy do Sądu Najwyższego tych 9 ludzi, którzy są wybrani na dożywotnio, prawda? Ale niezależnie od tego, czy się zgadzamy, czy to będzie dobra, czy niedobra prezydentura, z całą pewnością jest ciekawa i barwna. Doktor Marek Szopowski, amerykanista, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Świat w powiększeniu. Proszę państwa, a w naszym studiu kolejny gość, pan profesor Piotr Wawrzyk, europeista. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Chciałem, żebyśmy rozmawiali o tym, czy silna i w teorii posiadająca pewne zaplecze polityczne po wyborach Francja prezydenta Macrona będzie równorzędnym partnerem dla Niemiec w dziele transformacji Europy. I o tym to jest nasz główny temat, ale jednak sporo się wydarzyło. Kolejny zamach na polach elizejskich, jeszcze jeden zamach dziś w Londynie, zupełnie różne oblicza tego terroryzmu, no ale pytanie zasadnicze, czy pana zdaniem to zagrożenie, to co się dzieje, może wpłynąć na przyszłość Europy, na kształt wspólnoty europejskiej? Niewątpliwie tak i wydaje mi się, że już wpływa, dlatego że mamy przecież ogromny spór wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie kraje, nazwijmy to strefy euro, takiego twardego jądra strefy euro, nie całej strefy euro, to są równocześnie kraje, które można powiedzieć, że są za tak zwaną relokacją uchodźców. A z drugiej strony kraje, które no właśnie się temu sprzeciwiają, mówią, ze względu na zagrożenie terrorystyczne, ze względu na bezpieczeństwo własnych obywateli, ten system nie jest dobry i trzeba zrobić wszystko, żeby tych imigrantów w Europie było jak najmniej. Widać, że to jest jedna z głównych osi sporu i w tle oczywiście są te zamachy, bo każdy kolejny zamach pogłębia po prostu ten podział. Czyli terroryzm już jest obecny, ale jak sądzę, nie jest to jednak czynnik determinujący, nie jest to czynnik
najważniejszy, jeżeli chodzi o problemy, przed którymi stoi Unia Europejska? Co będzie najważniejsze? Gospodarka? Chęć dominacji poszczególnych stolic, nazwijmy to, we wspólnocie? W najbliższych miesiącach, i to myślę w sensie do końca tego roku, na pewno największym wyzwaniem będzie stworzenie nowego modelu Unii Europejskiej, bo wiemy, że w grudniu ma być przyjęta reforma Unii Europejskiej na szczycie Rady Europejskiej. No i teraz toczą się de facto negocjacje w gronie już 27 krajów na temat przyszłego kształtu Unii. Dla przyszłości Unii to jest rzeczywiście najważniejsze. Ale druga kwestia, która też moim zdaniem w tym roku musi być w jakiś sposób rozwiązana, to oczywiście kryzys migracyjny. Dlatego, że nie da się stworzyć też odpowiedniego modelu, takiego, który będzie do zaakceptowania dla wszystkich 27 krajów, bez jakiegoś rozwiązania kryzysu migracyjnego. Panie profesorze, jesteśmy tuż po wyborach we Francji, prawda? Jesteśmy, myślę, wszyscy pod wrażeniem tego zwycięstwa partii sformowanej dla potrzeb właśnie prezydenta Macrona. To miało być jego zaplecze polityczne, no ale ono nie istniało. Po tych wyborach możemy powiedzieć, że istnieje, bo zdobyło zdecydowaną większość i może rządzić samodzielnie. No może nie aż tak wielką, jak zapowiadały sondaże, ale jednak zdecydowaną większość. Czy pana zdaniem Francja rośnie w Europie w związku z tym zwycięstwem i z tym, że prezydent Emmanuel Macron ma takie no, niezwiązane ręce? Rośnie jako konkurent dla Berlina? Może źle powiedziałem, równorzędny partner dla Berlina? Myślę, że nie i jeszcze długo nie, z jednego prostego względu. Gospodarka o tym decyduje. Gospodarka francuska bardzo kuleje. To jest drugi bieg, można powiedzieć, w stosunku do gospodarki niemieckiej, która ma kwitnący stan. I dopóki we Francji, no chociażby za prezydenturę Macrona, nie zostaną przeprowadzone reformy, które sprawią, że gospodarka francuska po prostu będzie konkurencyjna, co najmniej tak jak niemiecka, i dopóty nie będzie równowagi między tymi partnerami. A zaplecze polityczne jest, ale już zaplecze związkowe działa w drugą stronę, prawda? No właśnie, protesty związkowe. To chciałem dodać, że teoretycznie Zgromadzenie Narodowe można przeprowadzić każdą zmianę. Tak samo mógł tą zmianę każdą przeprowadzić prezydent Sarkozy, mógł prezydent Hollande. Tylko każdy z nich potykał się, jeszcze wcześniej Chirac, o opór ulicy, o związki zawodowe, które były w stanie zmobilizować swoich członków, swoich zwolenników w tak dużej liczbie, że to nabierało charakteru, nie boję się tego słowa, zamieszek. W efekcie po prostu ustępowali prezydenci poszczególni przed tymi reformami. I na nic się zda duże poparcie w parlamencie, gdy pamiętajmy o tym, że to są osoby, które są nowe. Tylko 120 osób spośród tych 315 czy 370 w sumie, tak? Pełniło wcześniej jakieś funkcje publiczne. Pytanie, czy naprawdę łączy ich idea, czy łączy ich chęć życia w polityce? Dokładnie, ale to po pierwsze. Natomiast po drugie, czy będą w stanie właśnie wytrzymać w tym zgromadzeniu pod wpływem tych demonstracji, które na pewno się zaczną, bo każdy pomysł we Francji polegający na tak zwanym uelastycznieniu rynku pracy, czyli inaczej mówiąc likwidacji przywilejów socjalnych, chociażby dla pracowników sfery budżetowej, to jest ogromne. Ogromnych przywilejów tutaj. To jest najbardziej zetatyzowany bodajże kraj w tej chwili w Unii Europejskiej pod tym względem. I każda reforma tego systemu wyprowadzi ludzi na ulicę, i to nie w setkach, nie w tysiącach, a w setkach tysięcy ludzi. I wtedy przyjdzie chwila prawdy, czy to ugrupowanie jest w stanie rzeczywiście coś zrobić, czy też się okaże, że pod wpływem ulicy poszczególne osoby będą ustępowały, wypadały, a samo ugrupowanie po prostu będzie traciło na poparciu. No bo może być i tak, panie profesorze. A co pan sądzi o tym, co napisał? No wprawdzie to jest belgijski dziennik Le Soir, ale Francja staje się laboratorium czegoś, co można nazwać inną polityką, z którą wielu wiąże nadzieję na zredukowanie do zera populizmu, przywrócenie wiary w demokrację oraz odbudowę modelu społeczno-gospodarczego. Czy to nie jest tak, że trochę Francuzom, a może i w ogóle francuzofilom rozmaitym, urosło ego, poczucie tego, że Francja znów jest wielka? Ja bym powiedział odwrotnie. Zwycięstwo Macrona to jest zwycięstwo populizmu. To jest partia i sam prezydent są antyestablishmentowi, tylko w sensie PR-owskim. Natomiast pamiętajmy, że... No on jest całkowicie z establishmentu bankowego zwłaszcza. Prawda? A poza tym był członkiem partii socjalistycznej, był członkiem socjalistycznego rządu Hollanda, więc trudno mówić, że jest kimś nowym w polityce. Natomiast było społeczne zapotrzebowanie we Francji przed tymi wyborami na tak zwaną, no właśnie, nową siłę polityczną.
Więc elity skupione głównie wokół prezydenta Hollanda doszły do wniosku, że skoro jest wybór między Marine Le Pen a François Fillonem, który pamiętajmy, że kandydat republikanów też startował w prawyborach tej partii jako kandydat spoza układu partyjnego, trzeba było wykreować taką postać, która będzie w stanie ten antyestablishmentowy elektorat, ale też tradycyjnych partii do siebie przyciągnąć, połączyć i wygrać wybory, aby nie doszło no właśnie do, z punktu widzenia, tak jak powiedziałem, tych elit francuskich, katastrofalnego wyboru albo Marine Le Pen, albo François Fillon. I ta operacja się udała. Ona u nas przypominała trochę operację pod tytułem Nowoczesna w 2015 roku, tylko u nas oczywiście była dużo mniej skuteczna, nieporównywalnie gorzej przeprowadzona. Tam była perfekcyjnie przeprowadzona i się powiodła. Pytanie tylko, czy z tego populizmu, który polegał na tym, że i François Hollande, i jego, przepraszam, i Emmanuel Macron, i jego kandydaci obiecywali wszystkim wszystko. Czy z tego się da stworzyć jednolity program, który tych wszystkich osób, te wszystkie osoby, które na nich głosowały, zadowoli? Ja szczerze w to wątpię. I czy zadowoli jeszcze do tego Niemców, którzy bardzo uważnie przyglądają się i mówili o tym wyraźnie, że oni pomogą Francuzom rozwiązać problemy gospodarcze, ale o ile będą Francuzi trzymali swoje ambicje socjalne w ryzach, a to może być trudne. Jak pan sądzi, jak wróży to, że kanclerz Niemiec Angela Merkel pogratulowała prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi tej zdecydowanego zwycięstwa jego partii w drugiej turze wyborów, ale tym razem już tylko za pośrednictwem Twittera te gratulacje przekazał rzecznik rządu niemieckiego. To teraz będzie taki okres czekania na wybory niemieckie, żeby Berlin mógł znów powiedzieć hola hola, to jednak pod nasze dyktando będzie? Problem w tym, że Emmanuel Macron tak, chce tak zwanej bliższej integracji w ramach Unii Europejskiej, na czele z Niemcami, chce kroczyć jako ta siła napędowa tej głębszej integracji. A Niemcy tak sami woleli? A problem polega na tym, że za tą głębszą integrację ktoś musi się zapłacić, czytaj Niemcy. No właśnie. I stąd w Niemczech jest duża rezerwa do tych projektów, na przykład wspólnego unijnego budżetu, bo to Niemcy musieliby to sfinansować. Dlatego też myślę, że bliższe rozmowy na ten temat i bardziej konkretne nie ruszą przed wyborami niemieckimi. Tak jak wiemy, te wybory są w końcu września i dopiero wtedy będzie można tak naprawdę powiedzieć, jaki będzie kształt przyszłej Unii Europejskiej. A pan jest optymistą, jeżeli chodzi o ten kształt? Z punktu widzenia naszych interesów, no bo tak na to w sumie musimy patrzeć. Deklaracja rzymska zakłada, że Unia jest niepodzielona i niepodzielna, a będzie się głębiej grupa krajów mogła integrować na podstawie istniejącego traktatu. Skoro tak, to ta bliższa współpraca w ramach strefy euro mogłaby polegać tylko na tak zwanej ściślejszej współpracy, którą dopuszcza traktat lizboński w obecnej wersji, bądź też poprzez tworzenie nowego traktatu, tak coś w rodzaju paktu fiskalnego BIS. Czyli poza prawem unijnym, ale zakładającego głębsze integracje. I jeden i drugi pomysł ma to do siebie, że nie będzie się odbywał kosztem ogólnego unijnego budżetu, a więc tych funduszy, które powinna dostać Polska. No, ciekawe czasy. W ciekawych czasach przyszło nam żyć. Pan profesor Piotr Wawrzyk, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, dziękuję za wizytę również w studio i za ciekawą rozmowę. Paweł Lekki, kłaniam się państwu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się godzina trzecia. Minęła trzecia, czas na informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Beata Szydło rozmawiała przez telefon z Terezą May. Polska premier pogratulowała szefowej brytyjskiego rządu zwycięstwa wyborczego i życzyła jej powodzenia w tworzeniu nowego gabinetu. Tematem rozmowy były też stosunki polsko-brytyjskie, także w kontekście rozpoczętych negocjacji w sprawie Brexitu, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Obie panie wyraziły oczywiście nadzieję na dalsze rozmowy i kontynuację oczywiście dialogu w związku z kształtowaniem przyszłych relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w trakcie zbliżającej się Rady Europejskiej. Również w trakcie rozmowy zarówno pani premier Theresa May, jak również pani premier Beata Szydło zgodziły się na to, aby jesienią tego roku w Warszawie odbyły się konsultacje polsko-brytyjskie.
Jak dodał Rafał Bochenek, premier przekazała też Terezie May i Brytyjczykom wyrazy współczucia w związku z niedawnymi zamachami. Kondolencje po zamachu w Londynie składa też cała Europa. Wojciech Cegielski. Wyrazy współczucia płyną do Wielkiej Brytanii z całej Europy. Mówili o tym m.in. szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Beneluxu, którzy spotkali się w Warszawie. Premier Holandii Mark Rutte podkreślał, że zamach jest dla Europy szokiem. To kolejny atak na niewinnych ludzi w Londynie. Osoby, które pokojowo wypełniały swoje religijne tradycje, zostały zaatakowane w akcie ślepej nienawiści. Nasze serca są ze wszystkimi poszkodowanymi. Wspieramy liderów społeczności muzułmańskich i wzywamy wszystkich, by w reakcjach zachować spokój i powściągliwość. Premier Luksemburga Javier Bettel podkreślał, że Europa musi być solidarna w walce z terroryzmem i nienawiścią. Tacy ludzie próbują nas podzielić, stygmatyzować i stworzyć napięcia pomiędzy religiami. Powinniśmy walczyć z takimi zjawiskami, sprawiać, aby ludzie i religie prowadziły dialog i słuchały się nawzajem, szanowały się nawet, gdy ze sobą się nie zgadzają. Z kolei premier Słowacji Robert Fico deklarował, że kraje Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu są gotowe pomóc władzom Wielkiej Brytanii w śledztwie w sprawie zamachu. Wcześniej atak potępiła m.in. Komisja Europejska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wczoraj w nocy w rejonie jednego z meczetów w północnej części miasta napastnik wjechał furgonetką w tłum. Zginęła jedna osoba, a 9 zostało rannych. Poszkodowani to prawdopodobnie muzułmanie, którzy opuszczali meczet. 47-letni napastnik został aresztowany. Media nieoficjalnie informują, że zdarzenie może mieć podłoże rasistowskie. Był to czwarty w ostatnich dniach zamach terrorystyczny w Wielkiej Brytanii. Brytyjska premier Theresa May zapowiedziała nową strategię walki z ekstremizmem. Jak mówiła, miejscowe służby otrzymają dodatkowe uprawnienia. Zmarł zwolniony z północno-koreańskiego więzienia amerykański student Otto Warmbier. O jego śmierci poinformowała rodzina. Mężczyzna od powrotu z Korei Północnej był w śpiączce. We wtorek w ubiegłym tygodniu 22-latek został zabrany z Korei Północnej na pokładzie samolotu transportowego należącego do Sił Zbrojnych USA. Warmbier, skazany na 15 lat ciężkich robót za próbę kradzieży propagandowego plakatu, spędził w Korei Północnej 17 miesięcy. Ponad 120 migrantów mogło utonąć w ubiegłym tygodniu w katastrofie pontonu na wodach libijskich. Taką informację przekazali dwaj ocaleni Sudańczycy Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Jak powiedzieli rozbitkowie przedstawicielom organizacji, do Europy płynęło pontonem 130 osób. Po kilku godzinach dopłynęli do niego przemytnicy migrantów, którzy zabrali silnik z jednostki. Ponton zaczął dryfować i zatonął. Uratowały się tylko 4 osoby, które już są na Sycylii. Przenosimy się do kraju. Będzie 54. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Telewizja Polska i miasto Opole doszły do porozumienia w tej sprawie i prawdopodobnie impreza odbędzie się we wrześniu. W komunikacie TVP napisano, że mając na względzie wieloletnią dobrą współpracę przy organizacji festiwalu, a także żywiąc nadzieję na kontynuację tej współpracy w przyszłości, obie strony ogłaszają, iż zawarły satysfakcjonujące obie strony porozumienie. Ustalono, że miasto Opole udostępni w tym roku TVP SA prawa do marki Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu oraz amfiteatr. Jak napisano w komunikacie, Telewizja Polska dołoży wszelkich starań, aby poziom artystyczny imprezy nie odbiegał od tych w latach wcześniejszych. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu miał odbyć się na początku czerwca, ale w maju część artystów odwołała swój udział m.in. w koncercie jubileuszowym Maryli Rodowicz. Czas na prognozę pogody. Wtorek będzie upalny, duszny, burzowy i deszczowy. Chmury z deszczem i gradem będą przemieszczały się z północy na południe. Najwięcej słońca będzie na Dolnym Śląsku. Temperatura od 20 stopni na wybrzeżu do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Jedynie na wybrzeżu i w czasie burz dość silny i porywisty, wiejący z prędkością do 75 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:05. Teraz na naszej antenie podsumowanie dnia. Maja Borkowska i Mateusz Drozda. Powtórka programu. Brytyjska policja wzmocniła ochronę meczetów w całym kraju po tym, jak w nocy furgonetka wjechała w ludzi przed meczetem w Finsbury Park na północy Londynu. Policja traktuje to jako akt terroryzmu. Zginęła jedna osoba, ale służby podkreślają, że nie wiadomo jeszcze, czy bezpośrednią przyczyną śmierci był atak. Chwilę przed zdarzeniem jeden ze starszych mężczyzn źle się poczuł. 7 osób pozostaje w szpitalach.
3 ataki na przestrzeni 3 miesięcy. Na początku to się zawsze nazywa incydent, potem już wiadomo, że to terror, a to już część naszego życia. Dziś to może wydarzyć się wszędzie. Mówi mi... Gdy tylko usłyszałem wiadomość, na pewno w szpitalu jest jeden z moich znajomych, być może także drugi, ale ciągle tego nie wiem. Na miejscu zatrzymano 48-letniego mężczyznę, Nirbasu z londyńskiej policji. To był atak na Londyn i na wszystkich jego mieszkańców. Powinniśmy zjednoczyć się przeciwko ekstremizmowi niezależnie od ideologii. A tymczasem burmistrz Londynu Sadiq Khan mówi BBC, że wokół meczetów będzie teraz więcej policjantów i przypomina, że trwa Ramadan, święty miesiąc muzułmanów. Wiernych udających się do meczetów jest teraz więcej. Nie chcemy, by myśleli, że nie mogą prowadzić normalnego życia. Wszyscy poszkodowani w ataku to muzułmanie. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Finsbury Park, Adam Dąbrowski. Sprawca zamachu został zatrzymany za terroryzm, podała policja. Wcześniej nie był znany służbom bezpieczeństwa. Mężczyzna został zatrzymany za popełnienie, przygotowywanie lub zachęcanie do aktów terroru, w tym zabójstwo lub próbę zabójstwa, głosi komunikat policji. Imam meczetu, przed którym doszło do ataku, Mohamed Mahmud, twierdzi, że zapobiegł pobiciu napastnika. Dzięki łasce Boga, mnie i moim współpracownikom udało się go otoczyć i uchronić przed krzywdą. Powstrzymaliśmy wszelkie formy ataków i obraźliwych gestów, które nadchodziły z różnych stron. Premier Theresa May zapewniła, że policja i służby specjalne otrzymają dodatkowe uprawnienia, które pozwolą im skuteczniej zwalczać ideologie przepełnione nienawiścią. Premier zapewniła, że mimo tego wydarzenia i innych, w tym niedawnego zamachu terrorystycznego na moście londyńskim, w mieście nie zwyciężą nienawiść i zło. To jest nadzwyczajne miasto, w którym mieszkają nadzwyczajni ludzie. To dom dla niezliczonej liczby społeczności. Razem czynią one Londyn najwspanialszym miastem na ziemi. Miastem gościnnym, wspaniałym, współczującym i pełnym zaufania. Miastem, które nigdy nie darzy nienawiścią. Atak w Londynie potępiła Komisja Europejska. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący komisji, liczy na szybkie wyjaśnienie, kto za nim stał. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla ataku i zabicia niewinnych ludzi. Ktokolwiek to zrobił, musi zostać osądzony. Jestem pewien, że dla brytyjskich władz będzie to teraz priorytet. Londyn jest jednym z najlepszych przykładów miast, w których różne społeczności żyją obok siebie w harmonii i przyjaźni. Nie jest przypadkiem, że ludzie, którzy nienawidzą naszego stylu życia, organizują ataki właśnie w Londynie. Już w ubiegłych tygodniach w Wielkiej Brytanii informowano, że po zamachach terrorystycznych dokonanych przez islamistów w Manchesterze i Londynie wzrosła liczba incydentów islamofobicznych i przestępstw z nienawiści wobec członków społeczności muzułmańskiej. Uzbrojony mężczyzna dokonał ataku na furgonetkę żandarmerii w Paryżu. Zamachowiec, który wjechał samochodem w policyjne auto, poniósł śmierć. Zaparkowaną na Polach Elizejskich furgonetkę, w której znajdowali się żandarmi, uderzył samochód. Pojazd stanął w płomieniach. Według wstępnych danych czynu dopuścił się jeden mężczyzna. Nie był to wypadek, lecz akt przeprowadzony z pełną premedytacją, noszący znamiona zamachu terrorystycznego. Eksperci przypominają, że tak zwane państwo islamskie wzywa swoich wyznawców do przeprowadzenia tego typu ataków. Przypomina to niedawny zamach przed katedrą Notre Dame, kiedy to celem agresji także byli policjanci. Podobnie jak wtedy, także i teraz, wydarzenie miało miejsce w turystycznym rejonie stolicy, gdzie zawsze znajdują się tłumy ludzi. Do ataku doszło w pobliżu ronda, mniej więcej w połowie pól elizejskich. Cały rejon został otoczony kordonem policji i jednostki terrorystycznej w kominiarkach z bronią maszynową gotową do strzału. Ewakuowano znajdujące się w pobliżu Teatr Marigny, zamknięto galerię w Grand Palais. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kryzys migracyjny, negocjacje w sprawie Brexitu i partnerstwo wschodnie to główne tematy szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluxu. Spotkanie było jednym z ostatnich wydarzeń organizowanych przez polską prezydencję w grupie V4. Nie było tematów tabu, była za to szczera rozmowa i szukanie tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluxu rozmawiali w Warszawie o najpoważniejszych problemach współczesnej Europy. Co do tego najbardziej palącego, czyli migracji, nie udało się osiągnąć pełnego porozumienia. Przyznał to szef holenderskiego rządu Mark Rutte. Naturalnie kraje Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej nie zawsze zgadzają się ze sobą we wszystkim, chociażby jeśli chodzi o kwestie migracji, gdzie nasze stanowiska są bardzo odmienne. Ale zważywszy na to, jak ważne są przed nami decyzje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, powinniśmy kontynuować dialog. Premier Węgier Viktor Orbán ma poważne wątpliwości, czy kiedykolwiek będzie jedna wspólna europejska polityka migracyjna. Jego zdaniem najlepszym podsumowaniem dyskusji na ten temat jest pokojowy brak zgody co do pewnych kwestii. Inaczej jest w sprawie Brexitu.
Tu panuje pełna jednomyślność. Zdaniem premierów, wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty powinno wzmocnić wzajemne więzy krajów pozostających w jej granicach. Przypomniał o tym premier Słowacji Robert Fico. Jestem przekonany, że przyszłość Unii Europejskiej może być pozytywna tylko jeśli utrzymamy jedność wszystkich 27 państw członkowskich. Wymaga to jednak wielu istotnych warunków, które muszą zostać spełnione. Bardzo ważne jest utrzymanie wzajemnego szacunku, zrozumienia specyfiki i odmienności każdego kraju. Polskiemu rządowi szczególnie zależało na tym, aby na szczycie V4 i krajów Beneluxu zwrócić uwagę sojuszników na problem Partnerstwa Wschodniego. Tu także udało się wypracować porozumienie, przyznała premier Beata Szydło. Opowiadamy się za otwartą polityką wobec tych krajów wschodniego sąsiedztwa, które chcą bliżej współpracować ze wspólnotą i implementować proeuropejskie reformy. Ważna jest także sprawa relacji na linii Unia-Rosja, o której mówił premier Luksemburga Xavier Bettel. Musimy ze sobą rozmawiać, ale nie możemy rozmawiać jedynie o sankcjach i nie powinniśmy reagować wyłącznie kolejnymi sankcjami. Powinniśmy znaleźć rozwiązanie dla kryzysu krymskiego. Oczywiście nie akceptujemy anneksji Krymu, nie akceptujemy agresji wojennej. Podsumowując dzisiejszy szczyt, premier Beata Szydło oceniła go jako bardzo potrzebny i bardzo owocny. Sytuacja w Europie stawia nas wobec konieczności wzmocnionej koordynacji stanowisk i wymiany opinii z naszymi partnerami, sojusznikami i przyjaciółmi z całej wspólnoty. Tylko tak możemy osiągnąć rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich. Na zakończenie szczytu w Warszawie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej przejęły Węgry. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Premier Beata Szydło będzie żądać od ministra zdrowia wyjaśnień w sprawie planowanych opłat za świadczenia zdrowotne. Szefowa rządu zapowiedziała to w wywiadzie w telewizji internetowej w Polsce.pl. Opłaty takie przewiduje nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, nad którą obecnie pracuje resort zdrowia. Projekt przewiduje, że będą one pobierane za świadczenia wykraczające poza ubezpieczenie pacjenta. Beata Szydło podkreśliła, że zgodnie z programem PiS publiczna służba zdrowia ma być bezpłatna dla pacjentów. Według mnie w tej chwili nie ma takich możliwości, abyśmy wprowadzali świadczenie odpłatne, chyba że pan minister zdrowia jest w stanie mi uzasadnić, że nie wpłynie to na dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych, że nie wpłynie to na to, że będą dzieleni pacjenci na lepszych i na gorszych. Na pewno nie zgodzę się na to, ażebyśmy wprowadzili przepisy, które zróżnicują pacjentów, doprowadzą do tego, że ci, którzy będą mieli pieniądze, będzie ich na to stać, będą mogli szybciej uzyskać pomoc lekarską. Takie rozwiązania w publicznej służbie zdrowia są niemożliwe. W sprawie ewentualnych opłat za świadczenia zdrowotne w szpitalach publicznych chodzi o wyrównanie szans tych szpitali i szpitali działających w formie spółek, mówił w radiowej jedynce minister zdrowia. Konstanty Radziwiłł zapewnił, że projekt w żadnym stopniu nie ograniczy uprawnień pacjentów do nieodpłatnych świadczeń. Bardzo mocno podkreślam, nie zamierzamy pobierać od pacjentów, którzy zgłaszają się w ramach ubezpieczenia, ani proponować im żadnych dopłat ani opłat. To jest kompletne nieporozumienie. Po prostu wyrównujemy szanse tych szpitali, które chcemy, żeby były prowadzone nadal jako publiczne szpitale z odpowiedzialnością państwa czy innego organu publicznego jako właściciela. Minister powiedział, że obecne przepisy są dyskryminujące dla szpitali publicznych, które nie są spółkami. Są takie województwa, w których znakomita większość szpitali prowadzonych jest już w postaci spółek. Na przykład tak jest na ścianie zachodniej Polski. Także tam jest tak, na przykład, że większość szpitali są to szpitale, które mogą tego typu odpłatnych świadczeń poza kontraktem udzielać. I jeden na przykład, który jest w gorszej sytuacji tylko dlatego, że jest publiczny. To jest zupełnie nieracjonalne, to jest niesprawiedliwe, dyskryminujące i to uderza w pacjentów tego szpitala, pacjentów tych, którzy leczą się bezpłatnie. Prezes PSL i były minister zdrowia Władysław Kosiniak-Kamysz uznał projekt za niebezpieczny. Jego zdaniem propozycja ta zakłada odpłatność za świadczenia. Co z równym dostępem do służby zdrowia? Jak on będzie wyglądał dla pacjentów, których naprawdę nie stać na prywatne zabiegi? Ja już nie mówię o jakichś specjalistycznych zabiegach związanych z poprawą jakości życia, ale również zabiegach, na które pacjenci czekają od wielu, wielu lat. Czy szpital powiatowy będzie stać na utrzymanie stacji dializ czy rezonansu magnetycznego? Wprowadza się kolejny raz zamieszanie. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych. Mają one potrwać do 13 lipca. Projekt poza przepisami umożliwiającymi szpitalom publicznym pobieranie opłat za świadczenia zdrowotne zakazuje też szpitalom użyczania aktywów trwałych innym podmiotom udzielającym świadczeń.
Nowoczesna chce, by na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu minister Anna Zalewska przedstawiła informację o następstwach reformy edukacji. Zmiany, które mają wejść w życie 1 września, zakładają m.in. likwidację gimnazjów oraz powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówi, że chodzi o wyjaśnienie, ilu nauczycieli straci pracę w wyniku reformy. Dochodzą do nas informacje, szczególnie zbiera je ZNP, na temat tego, jak wielu nauczycieli straci pracę w związku z reformą edukacji. My uprzedzaliśmy o tym. Mówiliśmy, że to jest kłamstwo, którym posługiwała się minister Zalewska, która uprzedzała, że nikt nie straci pracy, a wręcz będą nowe etaty. W tym wypadku mamy do czynienia zarówno ze zwolnieniami, jak i utratą części etatu, jak i tym, że wielu nauczycieli, żeby mieć jeden etat, będzie musiało chodzić po kilku szkołach, będzie musiało pracować w kilku placówkach. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego od nowego roku szkolnego w wyniku reformy pracę może stracić prawie 9 tysięcy nauczycieli, a ponad 20 tysięcy może mieć ograniczone etaty. Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że zmiany wprowadzane przez rząd służą temu, by nauczyciele zachowali pracę. W specjalnym stanowisku MEN apeluje, by nie wprowadzać niepokoju przez podawanie nieprawdziwych danych. Według ministerstwa w efekcie reformy oświaty liczba oddziałów w szkołach wzrośnie o ponad 5 tysięcy. Oznacza to, że zapotrzebowanie na nauczycieli będzie wzrastać. Zmniejszenie dystansu polskiego szkolnictwa wyższego wobec światowej czołówki uczelni to podstawowe założenie, które ma przyświecać twórcom nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W ramach Narodowego Kongresu Nauki rektorzy uczelni debatują nad jej kształtem. Obecnie obowiązujące prawo o szkolnictwie wyższym ogranicza rozwój polskich uczelni, mówi wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dodaje, że aby dynamiczny rozwój szkół wyższych w Polsce był możliwy, konieczna jest ścisła współpraca ministerstwa ze środowiskiem akademickim przy tworzeniu nowej ustawy. Nie było do tej pory ustawy, która by powstawała w tak szerokim dialogu ze środowiskiem zainteresowanym tą ustawą. Uniwersytet jest intelektualnym sumieniem społeczeństwa. W tej roli potrzebujemy polskich uczelni. Wicepremier zapewnia, że nowa ustawa pozwoli na większą autonomię danej uczelni, a państwo w tej sytuacji będzie wspierało rozwój tych najlepszych. Dzisiaj dyskutujemy o wolności, o autonomii i o tym, jak tę znacznie szerszą w przyszłości przestrzeń wolności uczelnie mają w sposób mądry i odpowiedzialny wykorzystać. Pracujemy nad ustawą w ten sposób, żeby stworzyć rozmaite instrumenty wspierające najlepsze polskie uczelnie. Podkreślam, nie największe, najlepsze polskie uczelnie. Jarosław Gowin dodaje, że przyszła ustawa nie wygasi kadencji rektorów, a wybór władz akademickich pozostanie nadal w rękach przedstawicieli uczelni. Nowe zasady wyboru władz uczelni, przede wszystkim wyboru rektora, wejdą w życie od roku 2020, a więc od zakończenia kadencji obecnych władz uczelni. Z kolei rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Marcin Pałys podkreśla, że ustawa powinna zostać tak skonstruowana, aby doprecyzować prawo uczelni do wolności od nacisków politycznych. Naszym zadaniem jest takie zdefiniowanie funkcjonowania uczelni, organów i kompetencji, aby niemożliwe było nieuprawnione wpływanie na funkcjonowanie uczelni. Projekt gotowej ustawy zostanie zaprezentowany we wrześniu tego roku na zakończenie Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Miałaby ona obowiązywać od października tego roku. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. W Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Głównym tematem były propozycje zmian w ustawie o działalności Rady. Niektórzy szefowie organizacji pracodawców i związków zawodowych skorzystali z obecności Andrzeja Dudy i przedstawili swoje niezadowolenie z obecnej formy udziału prezydenta w Radzie. Wszyscy członkowie Rady są zgodni co do tego, że nowa ustawa o Radzie Dialogu Społecznego powinna umożliwiać jej opiniowanie i konsultowanie poselskich oraz senackich projektów aktów prawnych, przyznał profesor Jacek Męcina. Dzięki dobrej współpracy z Pałacem Prezydenckim mamy możliwość opiniowania projektów prezydenckich, ale już z projektami poselskimi czy senackimi sytuacja wygląda trochę gorzej. Wspólna troska dwóch wielkich grup społecznych, pracodawców i związków zawodowych o jakość stanowienia prawa upoważnia nas do tego, abyśmy także upominali się o takie uprawnienie. Rada chciałaby także m.in. poszerzenia uprawnień związanych z wysłuchaniem publicznym. Transparentność i możliwość prawdziwego debatowania o konieczności zmian prawa jest naprawdę potrzebna. Dlatego, aby to prawo było lepiej rozumiane przez obywateli, także dlatego, aby w ostatecznym swoim kształcie i władza ustawodawcza, i pan prezydent mógł wysłuchać wszystkich argumentów tych, którzy o polityce społecznej wiedzą
jak związki zawodowe, na pewno więcej niż nie jeden ekspert rządowy. Podczas debaty o propozycji zmian w ustawie pojawiły się także głosy niezadowolenia z dotychczasowego udziału prezydenta w Radzie. Panie prezydencie, brakuje mi pańskiej silnej ręki jako patrona tej instytucji. Powiedziała przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias. Do tej opinii przychylił się także przewodniczący Business Center Club Wojciech Warski. Patronat i aktywną rolę Urzędu Prezydenta w pracach Rady Dialogu Społecznego uważamy za bardzo pożądaną i konieczną. My sugerujemy aktywne wykorzystanie prerogatyw obecnego artykułu 22 ustawy o RDS i wręcz podniesienie rangi przedstawiciela prezydenta, o ile to będzie konieczne. Prezydent nie pozostawił tych wniosków bez odpowiedzi. Zawsze mi się wydawało, że twarda ręka stanowi zaprzeczenie dialogu. Ale być może państwo uważacie inaczej. Jestem otwarty na wszelkie inicjatywy. Jeżeli będzie rzeczywiście taka potrzeba, to ja będę się zjawiał osobiście. Ale generalnie jest tak, że prezydent Rzeczypospolitej to jest jedna osoba, a zadań do wykonania jest różnych sporo. I stąd słusznie zresztą zapisane jest w ustawie, że w Radzie Dialogu Społecznego działa generalnie przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej. I ja bardzo mocno chcę podkreślić, że ten przedstawiciel od samego początku jest i działa. Podczas dzisiejszego posiedzenia prezydent powołał Rafała Jankowskiego z Forum Związków Zawodowych na nowego członka Rady Dialogu Społecznego. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Nowym prezesem Giełdy Papierów Wartościowych został Marek Dietl. Wybrało go zwyczajne walne zgromadzenie GPW. Zgodę musi jeszcze wydać Komisja Nadzoru Finansowego. Marek Dietl powiedział, że jednym z jego zadań jako prezesa giełdy będzie budowanie aliansów strategicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednym z sposobów budowania skali są alianse strategiczne i wierzę, że w Europie Środkowo-Wschodniej w pewnych niszach rynkowych jest szansa na zbudowanie aliansów strategicznych i chciałbym, żeby to było mocniej eksploatowane, jeśli bym miał okazję kierować pracami zarządu. Marek Dietl pełnił do tej pory funkcję społecznego doradcy ekonomicznego prezydenta Andrzeja Dudy. Był też ekspertem i członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego oraz ekspertem Business Center Club. Od dziś już oficjalnie koncern Mercedes inwestuje w budowę swoich zakładów w Polsce. Na peryferiach Jawora na Dolnym Śląsku rozpoczęła się budowa fabryki silników. W oficjalnej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wziął udział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele inwestora, m.in. dyrektor generalny Mercedes-Benz Manufacturing Poland Andreas Schenkel. Relacja Andrzeja Andrzejewskiego. Nie montownia, ale fabryka, w której mają powstawać konkretne silniki, to pierwszy taki zakład poza Niemcami, podkreślił dziś prezes tuż przed wbudowaniem kamienia węgielnego. Kontynuujemy 20-letnią współpracę z Polską. Przeszedł czas na inwestycje w produkcję. Zdaniem wicepremiera Mateusza Morawieckiego fabryka w Jaworze to czytelny sygnał dla innych zagranicznych inwestorów. Jeśli ta fabryka będzie tak szybko rosła, jak prezes Andreas Schenkel się nauczył języka polskiego, za rok będziemy pierwsze silniki stąd wywozić. Jak nieoficjalnie wiadomo, o lokalizację swojej fabryki w okolicach Legnicy ubiega się kolejny koncern motoryzacyjny. Tym razem chodzi o auta z silnikami elektrycznymi. Zakłada się, że budowa zakładu Mercedesa zakończy się w 2019 roku. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś uważa, że Polska jest obecnie bardzo ważnym miejscem na motoryzacyjnej mapie Europy. Podkreślił, że każda nowa inwestycja w tej branży ulokowana w naszym kraju bardzo cieszy. Dlatego, że to jest branża, która jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż. Warto dodać, że na poziomie europejskim tylko na badania i rozwój wydawanych jest ponad 50 miliardów. Czyli każda duża inwestycja w Polsce oznacza oczywiście oprócz zatrudnienia również transfer nowych technologii. Inwestycja o wartości 0,5 miliarda euro powstaje w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W fabryce ma być zatrudnionych blisko 0,5 tysiąca osób. Podsumowanie dnia. 350 deputowanych na 577 miejsc w Gromadzeniu Narodowym. Taką większością będzie dysponowała partia Emmanuela Macrona. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych. Prawica będzie miała 137 miejsc, socjaliści 44. We wczorajszym głosowaniu odnotowano rekordowo niską frekwencję wyborczą. Choć ostateczna liczba deputowanych Republiki En Marche jest mniejsza niż przewidywały to przedwyborcze sondaże, to jednak partia Emmanuela Macrona ma większość absolutną, a tym samym swobodę rządzenia. Przedstawiciele ugrupowania jednocześnie muszą zdawać sobie sprawę, że bardzo niska frekwencja na poziomie 42% jest wyraźnym sygnałem, że wielu Francuzów pozostaje sceptycznych wobec programu prezydenta. Opozycja tymczasem zastanawia się nad przyszłością. Szef kampanii prawicowych republikanów François Baroin zapowiedział przebudowę partii.
Khalifi. Mamy wspaniałe pokolenie, które rośnie w siłę. Oni oczekują nadziei i powinni brać aktywny udział w rekonstrukcji naszej rodziny politycznej. Gruntowne zmiany czekają także partię socjalistyczną, która poniosła w wyborach dotkliwą porażkę. Do Zgromadzenia Narodowego wejdzie także kilku deputowanych Front Narodowego i ponad 20 posłów skrajnej lewicy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Unia